moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Aniolowe. Dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o moim odkryciu i o produkcie, który jest niby pielęgnacją, ale dla mnie to jest teraz bardzo ważny element makijażu. I mówię tutaj o aktywatorze pod krem z marki Sunef Med. Ja ten aktywator zobaczyłam u Blanki Lipińskiej na Instastory i powiem wam szczerze, że byłam bardzo sceptyczna, bo ona tak zachwalała, tak piała na punkcie tegoż produktu, że aż trudno mi było uwierzyć, że to jest produkt, który tak działa. To jest aktywator, który powinniśmy nałożyć pod krem. I to jest aktywator, który możemy nałożyć na całą twarz i pod oczy. Także całościowo, kompleksowo mamy załatwiony aktywator, można by powiedzieć takie serum pod krem. Ale jeżeli nie nałożymy na ten produkt kremu, a nałożymy na niego podkład, to powstaje coś cudownego. Jeżeli chodzi o opakowanie, to tutaj mamy szkło, pipetka, która się znajduje w środku, również jest szklana, a sam produkt jest lekko wodnisty. Powiedziałabym, że to jest taki rozwodniony żel, który w momencie, kiedy nakładamy na skórę, to automatycznie się wchłania. Ja mam wrażenie, że skóra wręcz wsysa produkt i zostawia skórę super nawilżoną i matową. To jest coś fenomenalnego. Nie widziałam nigdy takiego produktu, który tak pięknie by zmatowił skórę, ale w taki zdrowy, jędrny sposób. Jeżeli chodzi o użycie, to używam spokojnie jakieś 3 tygodnie, a wy jak będziecie to oglądać, to już będę ho-ho do przodu. I na początek kupiłam sobie małe opakowanie, czyli 30 ml, bo trochę bałam się przestrzelić. Wiecie, kupić coś, co potem będzie leżeć i nie do końca będzie mi służyć. Dlatego wzięłam 30 zamiast 50. Teraz wiem, że kolejne opakowanie kupię 50, bo to jest coś rewelacyjnego. Nie tylko pod makijaż, ale jeżeli nałożycie po prostu sam aktywator na skórę i potem delikatnie się przypudrujecie nawet, to skóra wygląda tak, jakbyście nałożyły na nią odrobinę filtra. Wiecie, taki blur jest delikatny. Dla mnie to jest po prostu coś rewelacyjnego i niesamowitego. A pod krem to też jest petarda. Ja czuję, że całkowicie inaczej działa krem w momencie, kiedy mam pod spodem aktywator i ja w zasadzie nakładam ten aktywator na dzień, na wieczór, w sensie na noc, pod makijaż, a czasem jak mam wrażenie, że skóra jest jakby sucha, to po prostu nakładam sobie dodatkową warstwę, w sensie najpierw tonizuję skórę, potem nakładam aktywator i na to krem. Rewelacja, naprawdę powiem wam szczerze, to jest zakup, którego absolutnie nie żałuję. Nie rozumiem, dlaczego tak mało się mówi o tym produkcie i o marce Sunef Med. Ja w zasadzie kojarzę tą markę tylko i wyłącznie z tego żelu rozpuszczającego naskórek. Wiecie, ten taki, co się tak złuszcza. Ja wiem, że są przeciwnicy i są zwolennicy. Znam te wszystkie teorie, bo pisałyście do mnie, ale dzisiaj mówię o aktywatorze, który jest po prostu fenomenalny i zdecydowanie niedoceniony. Moim zdaniem to jest coś, o czym my, blogerki, vlogerki, influencerki, powinniśmy mówić głośno, bo to jest po prostu samo dobro w buteleczce. Absolutnie mnie produkt nie zapchał, a ja mam duże skłonności do zapychania. Wręcz mam wrażenie, że moja skóra się wyciszyła w momencie, kiedy zaczęłam używać ten aktywator. Także ja jestem bardzo, bardzo zadowolona.
i Wam chciałam polecić. Jeżeli jeszcze nie znacie, to koniecznie poznajcie, bo to jest petarda. I jeszcze powiem, że dzisiejszy odcinek nie powstał przy współpracy z marką SunnerMed, absolutnie nie. Ja ten produkt kupiłam i Wam przekazuję, co myślę i dlaczego polecam, bo uważam, że to jest coś rewelacyjnego dla osób, które mają odwodnioną, nienawilżoną, wręcz taką szarą, brzydką skórę. Dziewczyny, chłopaki, sięgajcie po ten aktywator, bo to jest petarda. Tak uważam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Koniecznie zostawcie mi kciuka do góry, komentarz, co myślicie o tym produkcie, czy używałyście. Jeżeli tak, no to koniecznie Wasze opinie, a jeżeli nie, to czy może coś słyszałyście, coś wiecie o tym produkcie? Dajcie mi koniecznie znać, czekam na Wasze komentarze, nie zapomnijcie o kciukasach, jeżeli filmik Wam się podobał, ale chyba o tym już mówiłam, także ja już kończę, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia niedługo w kolejnym filmiku. Buziaki, pa pa!